6, o. Jakiś czas temu z przyjacielem pomyśleliśmy, że Andrychowski dart miał się bardzo dobrze w przeszłości. Natomiast w tej chwili nie za dobrze. Dlatego stwierdziliśmy, że zorganizujemy Andrychowską Ligę Darta, która przyciągnie fanatyków tego sportu, sportowców i będziemy rozgrywać mecze ligowe, które są rozgrywane w andrychowskich lokalach. 50, tak? 50. W tej chwili Andrychowska Liga Darta liczy 6 drużyn, gdzieś to jest około 50 zawodników. Nie są to tylko zawodnicy z Andrychowa, są to też zawodnicy z Kleczy, Wadowic, z Bielska Białej. Na potrzeby organizacji Andrychowskiej Ligi Darta i Pucharu Polski postanowiliśmy założyć Andrychowskie Stowarzyszenie Sportowe, które nie tylko będzie promowało darta, ale również inne sporty nietypowe i oczywiście gminy Andrychów. Ze względu na to, że dart zawsze był popularny w Andrychowie i ma duże tradycje, mamy duże osiągnięcia, postanowiliśmy zorganizować Andrychowską Ligę Darta. Przyjechałem z Bielska, o lidze dowiedziałem się od znajomych z Andrychowa, którzy biorą udział w tych wydarzeniach tutaj. No i co? Dla mnie rewelacja. Ludzie na najwyższym poziomie rozgrywki, dosyć wysoko, także polecam wszystkim, żeby spróbowali zagrać w darta, przyjechać do Andrychowa, zmierzyć się z nami. W darta gram od kilku lat, zaczynaliśmy w lokalnych pubach, od softa, od darta elektronicznego, tak żeby się spotkać. Teraz gram w Steela gram od jakiegoś roku i bardzo się cieszę, że taki turniej w Andrychowie będzie organizowany, że możemy się, my amatorzy możemy się zrównać z najlepszymi graczami w Polsce. 14 i 2, tak? Wracamy do korzeni i zapraszam wszystkich na turniej. Grajcie w darta, bo to jest super sport, super rywalizacja. Serdecznie zapraszamy na turniej z cyklu Pucharu Polski, który odbędzie się w hali na ulicy 1 Maja 4. 9-10 grudnia, to jest sobota, niedziela, także wstęp wolny, można przyjść, zobaczyć, jak wygląda ten pasjonujący sport. Dobrze. 24. 24.